mi pierwszy dzień rajdu rzeszowskiego. Jak czułeś się na tych trudnych odcinkach w okolicach Rzeszowa? Spadania były bardzo ciężkie dla nas, dosyć ostro od hamowania. Jeżeli chodzi o hamulce, no to tam na niektórych spadaniach już trochę wymiękały. Także no coś podpracujemy nad tym, ale uważam za udane przejazdy. Wreszcie bezawaryjnie, oprócz flaka na ostatnim odcinku, ale to zorientowaliśmy się dopiero tutaj. Bardzo fajny odcinek 25-kilometrowy, który jechałem po raz pierwszy. Ogólnie okej. Jak te jutrzejsze odcinki w porównaniu do dzisiejszych? To jest to samo? Dobrze się będziesz na nich czuł, jak myślisz? Dobrze się będę na nich czuł, natomiast są łatwiejsze. Są łatwiejsze, są mniej zdradliwe i uważam, że ogólnie no, będzie szybciej. Zdecydowanie. To znaczy, no teraz też było szybko, natomiast będzie pewniej, tak? Tutaj jednak sporo załóg się wysypało. Było trochę dzwonów. Natomiast te odcinki nie wybaczały błędów, tak? Bo tutaj nie było miejsca na ratowanie. Dzięki. Dziękujemy.